O, poziomki już dojrzewają. Ale numer. Ciapcia. Czekaj, dostaniesz kawałek serka. O, masz. Dostałem piwo Niedźwiedź, Medved ze Słowacji. Dostałem też ser korbaczyki z chorskiego mleka, mlieka właściwie, tak, mlieka. Dostałem ser Parenica z chorskiego mleka. To wszystko z Liptowa. I jurowa szpajza. Syrowe tyczynki udane i ten dobre. Polotwardy. Tak, półtwardy. Dobra. Będę. Tak, to są prezenty, które dostałem. Przywiezione z miejscowości Humene ze Słowacji. Dobry. A jak się fajnie rozwarstwia w takie włókna. No super. Wygląda trochę jak mięso. Niesamowite. Wczoraj sprzedałem w ramach rozbrojenia, w ramach redukcji zbrojeń, sprzedałem jeden z rewolwerów. Liczę na to, że nowy właściciel będzie go szanował i będzie z niego miał pociechę. No to takie jasne, ale świetle, wrchne, kwasene piwo. Ono jest takie trochę mętne. Dobre. Fajny. Aha. I od wczoraj spadło 15 litrów wody na metr kwadratowy. To bardzo dobrze. Teraz skosztuję tego Parenica. Też dobry. A ja w ogóle lubię sery. Piwo co prawda w plastiku, ale darowanemu, wiadomo. I to jest lokalne piwo z miejscowości Humene. Humene. Piwowar u Medwieda. Czyli z lokalnego browaru. I taki fajny aromat, który czuję od środka. Bardzo, bardzo fajne piwko. Dziękuję darczyńczyni. Coś pięknego, prawda, pieseczku? Jaki misio biedny, taki misiaczek, cio, taki pipcio. Aha, co jeszcze dostałem? Lentilki. Coś pięknego. Barwiono przyrodą. Czyli domyślam się, że są barwione przy pomocy naturalnych barwników. No. To można się tylko cieszyć. A tak wyskoczyłem z domu, bo już jest po 19 czasu tego dziwnego. Słońce jeszcze tak
na 4 palce nad horyzontem, nie, no może nawet na 5, czyli mniej więcej za godzinę zajdzie. To jeszcze walnę sobie browara. Medwied. Wypiję niedźwiedzia. Nie wiem, ile to ma procent alkoholu. A, jest. No kurczę, 5,4. A nie czuję się tego. Ja nie przepadam za mocnymi piwami. Z mojej perspektywy patrząc, 5,4 to już jest mocne. A nie czuję się tego, że jest tak, przynajmniej w smaku. Nie czuć tego po smaku alkoholu właśnie. A, bardzo dobre piwko. Jak zobaczyłem butelkę, to tak miałem mieszane uczucia, ale rzeczywiście jest dobre. No to co? Dobranoc. Ja tak powiedziałem, niunia, powiedziałem, że one zaczynają dojrzewać. One dojrzewają całą, niuniu, czekaj, dojrzewają całą gębą. Masz tu. O. Dobra, jeszcze chcesz? Masz. O! Pyszne. No, teraz już naprawdę kończę.